Dzień dobry wszystkim, witajcie na Wdzięcznym Sercu. Dzisiaj kolejny dzień naszego wspólnego rozważania Słowa Bożego. Dzisiaj pierwsze czytanie, jest to czytanie znowu z listu do Rzymian. I od razu przeczytam wam fragment, który mnie poruszył. Nie było to dla mnie dzisiaj takie proste, żeby wychwycić, co chce powiedzieć mi Bóg. Natomiast ostatecznie udało się, więc podzielę się tym z wami. Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I jeszcze jeden fragment. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. No i dopiero jak jakoś dotarło do mnie to pytanie, gdzież więc podstawa do chlubienia się, to zdałam sobie sprawę, że nieraz w mojej głowie pojawiały się takie myśli, o, jak fajnie, że jestem wierząca, że robię tyle różnych dobrych rzeczy, że zabiegam o to, co najważniejsze, że znam tą Bożą mądrość, że jest mi ona objawiana. A prawda jest taka, jak spojrzymy na nas wszystkich przez pryzmat grzechu, że każdy z nas grzeszy i przez grzech każdy z nas jest pozbawiony chwały Bożej. I również przez to każdy z nas potrzebuje Bożego usprawiedliwienia. Nie przez uczynki, a przez wiarę. A przecież wiara jest łaską. Oczywiście możemy naszą wiarę budować poprzez różne codzienne nawyki, natomiast wiara przede wszystkim jest łaską. I czytamy, że dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski. Co jest takim potwierdzeniem dla mnie, że rzeczywiście moja wiara jest przede wszystkim łaską. I wiara składa się z różnych uczynków, ale gdyby wiara polegała jedynie na robieniu dobrych uczynków, no to myślę, że wszystko byłoby o wiele prostsze. Więc może ktoś z was, jak dzisiaj oglądacie ten odcinek, też czasami przyłapuje się na tym, że czuje się na przykład lepszy od jakiejś niewierzącej osoby, bo wie więcej, rozumie więcej. Bardzo łatwo jest, myślę, w takie myślenie popaść. Rzeczywiście często tak jest, że osoby niewierzące nie rozumieją, nie znają pewnych spraw, pewnych doświadczeń duchowych, pewnych Bożych prawd, które my znamy i w jakimś tam stopniu rozumiemy. Natomiast myślę, że jeżeli mamy takie trudności z tym, żeby się nie wywyższać z powodu wiary, warto, żebyśmy patrzyli na siebie i na innych przez pryzmat grzechu i pamiętali o tym, że każdy z nas grzeszy. I fajnie, że możemy doświadczać różnych rzeczy, których nie jeden człowiek nigdy nie doświadczył, ale przede wszystkim po prostu potrzebujemy wielkiej Bożej pomocy, żeby być usprawiedliwieni za grzechy, których się dopuszczamy. Więc my, Panie Boże, modlimy się dzisiaj do Ciebie o łaskę wiary i o to, żebyśmy patrzyli na wiarę jak na łaskę, żebyśmy patrzyli na siebie jak na grzeszników, żebyśmy patrzyli na Ciebie jak na Tego, który jako jedyny może nam pomóc. Może nas usprawiedliwić, może nas wyciągnąć z ciemności grzechu. Panie, spraw, byśmy mieli taką Bożą perspektywę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Pan Bóg wam błogosławi w tym pięknym kolejnym dniu naszego życia. Miejcie się jak najlepiej i be grateful.